Dzisiaj udajemy się na plac klasztorny, stojący tam od XIII wieku kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha oplata sieć legend i podań. Najbardziej znanym jest opowieść o zamurowanych gdzieś w kościele srebrnych figurach Chrystusa i 12 apostołów. Bez wątpienia jest to refleksja dotycząca legendarnego bogactwa bytomskich mieszczan, opartego o zyski z wydobycia kruszców. Ten, kto spróbuje zdobyć skarb, zobaczy promień księżyca wpadający przez dziurkę od klucza na kościelną posadzkę, który wskaże miejsce. Jednak jak się okazuje, w średniowieczu kościół ten był o wiele mniejszy, stąd też wiadomo, że drzwi do skarbu musiały znajdować się w zupełnie innym miejscu. Kolejne podanie dotyczy opisanych przez Jana Długosza zjaw franciszkanów, które pokutowały w czyśćcu za niechlujne sprawowanie liturgii. Podobno ukazywały się one braciom mniejszym podczas mszy świętych. Franciszkanie żyją na placu klasztornym już od stuleci. Jeden z nich szczególnie zapisał się w pamięci bytomian. Mowa o ojcu Aleksym ze Spisza, który zmarł w opinii świętości. Legenda głosi, że w krużgankach klasztornych przy jego grobie działy się cuda. Chociażby w święta wielkanocne unosił się tam wyjątkowy zapach. Na koniec warto wspomnieć o domniemaniach wskazujących na to, że w podziemiach kościoła znajduje się cmentarz piastów bytomskich.